Dzień dobry albo dobry wieczór. 13 grudnia yy, pozdrawiam Was słowami z 5 Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału, 16 wiersza. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. I w liście do Galacjan, w 6 VI rozdziale, 7 wierszu, takie znajdujemy słowa. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. I słowa Henryka Helda. Ze śpiewnika ewangelickiego 224 pieśni, zwrotki drugiej Wyrzuć z serca wszelkie wady, karność świętą wpoić chciej. Niech słuchamy Twojej rady, niech żyjemy podług niej. Daj nam zdrowy, jasny sąd, byśmy rozeznali błąd. Moi drodzy, chciałbym odnieść się do słów z listu do Galacjan, gdzie mamy napisane, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Albo wiem, co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Te słowa jasno wskazują na to, że Bóg chce być poważnie przez nas traktowany. Nie chce być kimś, kto jest obok, kimś mało ważnym, mało istotnym, ale chce być pierwszy. Chce być pierwszy z jednego powodu. Nie dlatego, żeby samemu poczuć się dowartościowanym, ale jak się okazuje, że ma to też jakby dla nas głębokie znaczenie. Bo co jest napisane w siódmym i ósmym rozdziale szóstego rozdziału listu do Galacjan. Nie bądźcie, bóg się nie da z siebie naśmiewać, wiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. A co będzie siał? Bo kto sięje dla ciała swego z ciała wziąć będzie skażenie, a kto się je dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Zobaczcie, mamy tutaj jasne wskazanie, że jeżeli będziemy starać się tylko i wyłącznie o to, co jest dla ciała dobre, o no, pieniądze materialne rzeczy ruchomości, nieruchomości, jeżeli to będzie istotą naszego życia, to niestety, ale okaże się, że to raczej skazi nas i raczej nie pozwoli nam na pełen. Na życie z pełnym oddechem. Natomiast kiedy tylko poczujemy, że musimy znaleźć balans życia, jak to jest takie powiedzenie, work-life balance, czyli i trochę pracy, ale też przede wszystkim nie zapominać o duchu, o tej duszy, którą mamy, kiedy będziemy też dbać o duszę, o ducha, to okaże się, że raz, że będziemy mogli poczuć bezpiecznie się już teraz. Natomiast jakby to mocno wpłynie na nasze życie wieczne. I tak właśnie dzisiejsze słowa, tak z piątej księgi Mojżeszowej, jak z listu do Galacjan, namawiają nas do tego, że przede wszystkim Traktować Boga poważnie, bardzo poważnie, żeby stawiać Go na pierwszym miejscu. Nie da się z siebie naśmiewać, ale dlatego, żebyśmy my potrafili dobrze przeżyć swoje życie, mając na myśli nie tylko to, co materialne, ale przede wszystkim to, co jest w naszym sercu, żeby znaleźć dobry cel w naszym życiu, aby iść w dobrym kierunku, który będzie kierunkiem, który będzie nas codziennie powodzał do dobrych uczynków. I tego dzisiaj, 13 grudnia, serdecznie wam wszystkim życzę. Amen. Zostańcie z Bogiem.